Na dzisiaj Ewa przygotowała coś specjalnego. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj wstępny taki egzamin. Zobaczymy, czego się nauczyliście, co trzeba jeszcze poprawić. Dobra, damy radę. Dobrze. Ustawimy się na łuku numer 1. Manewr będzie polegał na tym, że będziesz jechał sam. Masz kopertę, nie możesz uderzyć pachołka. Powodzenia i pamiętaj, czuj się, jesteś jak na egzaminie, tak? Dobra, spoko. Bez żadnych wariacji. Żebym ja nie musiała wskakiwać do tego samochodu, okej? Zadanie numer 1. Łuk na placu. Bardzo pięknie, bardzo płynna jazda. Podoba mi się. Wszystko jest równo. Jesteś w dobrym tempie. Pięknie. Teraz do tyłu. Na spokojnie. Nie no, pięknie, fajnie. Wyjedziesz na prostą. Uważaj na lusterko. Trochę jesteśmy krzywo. Zobacz, ale gdzie nie, stoisz, nie, przy lewej stronie. Poza... Proszę wysiąść. Zobacz. Ile masz miejsca z lewej strony? Aha. Ale nie wyjechałem poza tym. Tak, nie wyjechałeś. Czyli ale musisz pamiętać, aha, że ten pachołek, ten z tyłu, aha, powinien ma być po środku. Dokładnie tak. Aha. I przy parkowaniu nie wysiądziesz z tamtej strony z samochodu. Aha. I nie będzie to dobry manewr. Zamienicie się teraz? Co proszę? Dzień dobry. Taki sam manewr jak kolega, dobrze? Dobra. Proszę nie zamykać tego. Ale ja w ogóle Adam, nie proszę znam, nie zamykać, żebyś mógł zaliczyć. No proszę bardzo. Działa. Bardzo cię proszę, żebyś się skupił. Stoimy. Musiałem sprawdzić, czy działa. Chcesz tego manewru nie zacząć? Tak, już zaczynamy. Idziemy. Zachowujesz się co najmniej nie pod egzamin. I proszę nie szalej. Czekajcie chwilkę, muszę coś sobie zobaczyć. Od początku kursu Adam nie był najgrzeczniejszym uczniem. Otwórz proszę te drzwi. W tym momencie zdyskwalifikował się na własne życzenie. Cyk, motherfucker! To nie mam więcej. Ty myślisz, że ja cię będę ganiać? Adam, wysiadasz z tego samochodu i masz już oblane.